co buduje się z żelbetu i dlaczego. Dzisiaj żelbet jest przede wszystkim podstawowym materiałem konstrukcyjnym przy wznoszeniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jak również budynków biurowych i biurowo-usługowych. Dlaczego tak jest? Te budynki najczęściej są wznoszone w systemie szkieletowym, tak zwanym słupowo-płytowym. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, ponieważ taki szkielet żelbetowy ma jedną podstawową cechę. Zbiera obciążenia do punktów, którymi są właśnie słupy, dzięki czemu można uzyskać dosyć spore, przestronne wnętrze, w którym co jakiś czas jest sobie po prostu słup. I takie wnętrze, czym mniej ma podziałów, czym mniej ma takich podpór, tym bardziej elastycznie można zagospodarować, dzięki czemu można dowolnie takie wnętrze podzielić na mniejsze lub większe przestrzenie. I to jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj świat zmienia się bardzo błyskawicznie i trzeba przede wszystkim być elastycznym. To dotyczy zarówno ludzi, jak i architektury. Chodzi o to, że architektura bardzo często starzeje się nie tylko technicznie, to znaczy taki budynek staje się nie do użycia nie tylko ze względów na starzenie się techniczne, czyli że na przykład na skutek starzenia się materiał traci swoją wytrzymałość i już nie można go, prawda, użytkować, bo się zawali, ale bardzo często jest tak, że budynek staje się nieekonomiczny, to znaczy on się starzeje funkcjonalnie. Okazuje się, że świat zmienił się i teraz po prostu potrzebne są większe przestrzenie i że takie przestrzenie, jakie były, jakie zostały zaprojektowane, są niewystarczające. I pewną radą na to jest właśnie zastosowanie konstrukcji szkieletowej, słupowo-płytowej. Dawniej budynki były wznoszone w ten sposób, że rolę konstrukcyjną spełniały ściany i taka ściana musiała mieć swoją przede wszystkim długość. No i wykonanie każdorazowo przejścia przez taką ścianę, czy to w postaci drzwi, czy to gdyby na przykład chcieć połączyć jakieś lokale, to jest konkretny inżynierski problem. No i jest to ograniczenie, ponieważ takiej ściany nie można dziurawić w nieskończoność, raczej niewiele można dziurawić. No można pomyśleć o tym, żeby w takiej ścianie wykonać na przykład drzwi, czyli otwór o szerokości około metra, ale gdyby chcieć jakoś bardziej połączyć te pomieszczenia, no to już zaczyna być problem. Budynki słupowo-płytowe tam już takich problemów nie ma. Tutaj dochodzi jeszcze jeden kłopot, którego nie było do tej pory. Przynajmniej nie było go w Polsce jeszcze 30 lat temu. Zwracam tutaj uwagę, że żelbet był stosowany również 30-40 lat temu do wznoszenia wielkich budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Natomiast ich koncepcja była troszeczkę inna. Mianowicie były to budynki w epoce, tak to się mówi od nazwiska panującego wówczas w Polsce pierwszego sekretarza Edwarda Gierka, to są bloki gierkowskie, więc to były budynki wielkopłytowe, to znaczy one były wznoszone z produkowanych w tak zwanych fabrykach domów elementów prefabrykowanych, którymi były po prostu płyty. Płyty stropowe, płyty ścienne, które następnie na budowie były łączone, najczęściej były spawane punktowo, miały wyprowadzone na zewnątrz elementy stalowe, które były czy spawane, czy skręcane, czy jeszcze dodatkowo zalewane betonem i dzięki temu uzyskiwało się właśnie taki wielkopłytowy budynek, którego wznoszenie było oczywiście, czas wznoszenia takiego, realizacji takiego budynku był dużo niższy niż gdyby taki budynek próbować zbudować z pojedynczych cegiełek. Można było uzyskiwać oczywiście mniejsze zużycie materiału, te ściany były generalnie cieńsze, oczywiście tempo pracy było większe i te budynki powstawały w dużo większym tempie. Natomiast ich problemem było to, że one przede wszystkim miały raz na zawsze ustalony układ pomieszczeń, co w wypadku budynku mieszkalnego nie jest jakimś problemem. Natomiast miały one pewną wadę, która niestety uwidoczniła się bardzo w dzisiejszych czasach. Mianowicie te budynki nie posiadały
w swojej strukturze parkingu. Takie osiedla projektowane w czasach Gierka były przede wszystkim pozbawione miejsc parkingowych. W chwili obecnej prawo mówi, że zresztą to prawo prawdopodobnie obowiązywało i wówczas, że potrzeby parkingowe takiego budynku muszą być zrealizowane w obrębie własnej działki. To znaczy ktoś, kto chce taki budynek mieszkalny wielorodzinny zrealizować, musi zakupić odpowiednio dużą działkę i na niej zmieścić budynek zgodnie z planem zagospodarowania. On może mieć określoną ilość kondygnacji, określoną wysokość i na tej działce ma określony procent powierzchni, który ma pozostać jako powierzchnia biologicznie czynna, czyli po prostu musi to zostać trawą. W skład tej trawy nie wchodzą chodniki ani zabudowa i w ramach tej powierzchni trzeba zmieścić odpowiednią ilość miejsc parkingowych. I okazuje się, że najczęściej na chwilę obecną te miejsca parkingowe realizuje się za pomocą parkingów podziemnych. I te parkingi mają dwie niestety wady. Po pierwsze, ich wykonanie jest dosyć drogie, ponieważ piwnica jest zawsze bardzo drogą kondygnacją w budynku, ze względu na to, że trzeba wykonać kubaturowo olbrzymią ilość prac ziemnych, jak i zapewnić odpowiednią izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową. Jak i, tu jest drugi problem, że niestety parking ma swoje wymagania, to znaczy samochód jest bardzo nieelastyczny w swojej eksploatacji. On ma niestety swój promień skrętu, swoje wymiary, które są niezmienne i w związku z czym taki parking jest konstruowany o konkretną siatkę słupów, o konkretnym rozstawie, mniej więcej 8 na 8 metra lub 7,5 na 7,5 z różnymi modyfikacjami. To znaczy dziś, projektując budynek mieszkalny wielorodzinny, jeżeli przyjmuje się założenie, że proszę zwrócić uwagę, jak bardzo dzisiejsze osiedla są zabudowane, ich gęstość zabudowy jest bardzo wysoka, to można oddzielny filmik zrobić na temat historii zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej w miastach i jak ona się zmieniała i co na nią wpływała. Wpływało, no dzisiaj niestety takim czynnikiem decydującym jest samochód i problem polega na tym, że do każdego mieszkania trzeba przewidzieć takie miejsce parkingowe, przy czym powierzchnia takiego mieszkania wynosi mniej więcej 50, 60, 70 metrów kwadratowych, a powierzchnia takiego miejsca parkingowego razem z dojazdami, ponieważ miejsce parkingowe to niestety nie wszystko, ponieważ na nie jeszcze trzeba dojechać, to jest jedno takie miejsce parkingowe, to jest około 35 metrów kwadratowych. Czyli okazuje się, że taki budynek mniej więcej połowę swojej powierzchni użytkowej musi mieć dodatkowo w parkingach. I dzisiejsza praca architekta polega na gigantycznej, niestety, gimnastyce. To niestety nie ma, tak naprawdę architekt przez chwilę tylko się zastanawia nad tym, jak ten budynek będzie wyglądał. Natomiast cała gimnastyka polega na tym, żeby po pierwsze zaprojektować parking i po drugie na tym parkingu zaprojektować jeszcze znośny do użytkowania budynek mieszkalny. Ponieważ jak nie trudno tutaj obliczyć, jeżeli siatka słupów, rozstaw słupów wynosi 7,5 metra, to szerokość budynku o takim rozstawie słupów będzie wynosiła 14 metrów, podczas gdy zasięg światła słonecznego wynosi około 6 metrów, czyli grubość takiego typowego budynku mieszkalnego powinna wynosić 12 metrów, a tu niestety uzyskujemy 14 metrów kwadratowych grubości budynku ze względu na ten parking pod spodem i tutaj kłopot polega na tym, że te mieszkania dzisiejsze są większe, natomiast generalnie są niedoświetlone. Odszedłem tutaj w moich dygresjach od problemów konstrukcyjnych, więc w każdym razie dzisiaj budynki są projektowane tak, aby można było w oparciu o te luźno stojące słupy dokonać bardzo elastycznego podziału na mieszkania albo na poszczególne biura. Po prostu dzisiejszy biurowiec jest projektowany w ten sposób, że można dosyć elastycznie wydzielić z niego mniejsze fragmenty i poszczególnym najemcom udostępnić. Oprócz tego z żelbetu wykonuje się różne konstrukcje monolityczne, inżynierskie. Tutaj
zwłaszcza to dotyczy mostów, ścian oporowych, no właśnie ścian oporowych stosowanych przy konstruowaniu garaży podziemnych i dużych podziemi. Współczesne centra handlowe bardzo często mają konstrukcję mieszaną, to znaczy fragmenty budynków mają konstrukcję słupowo-płytową, żelbetową. Wielkoprzestrzenne markety mają konstrukcję w oparciu o słupy żelbetowe. Najczęściej są, jeżeli są to budynki parterowe, to słupy są żelbetowe, a przekrycia są albo o belki stalowe, albo o struktury, albo o kratownice. Dawniej żelbet stosowany był również do wznoszenia różnych, zwłaszcza w połowie XX wieku, różnych budowli obronnych i wojskowych. Okazały się one w praktyce nieprzydatne i bardzo drogie, natomiast ich przydatność okazała się niewielka, o czym świadczą losy różnych fortyfikacji wznoszonych przy okazji II wojny światowej.